to trochę taka spontaniczna inicjatywa. Od dłuższego czasu, zawsze kiedy przyjeżdżamy w Beskid Żywiecki, przyjeżdżamy tutaj do naszego bardzo dobrego znajomego przyjaciela Rafała Bałasia i biegamy właśnie w okolicy tutaj Sopotni Wielkiej. Też bardzo dużo biegaliśmy zimą po tym terenie, no i stwierdziliśmy, że jest tutaj jakby bardzo fajne miejsce, które chcielibyśmy pokazać biegaczom. No i tak najłatwiej pokazać fajne miejsce, właśnie organizując bieg w danej lokalizacji. Tak powstał Zimowy Chudy. Pierwszy raz miał odbyć się w zeszłym roku, ale pandemia nam uniemożliwiła te plany, dlatego jakby pierwsza edycja dopiero wczoraj. Bierzemy te, bo ja tam mam maty te, to może będziemy pokładać maty pod koło. Jakie trzeba maty? Się do nich dostać. No te pomiarowe. Na jazdy. No dobra, one nie będą się jak się nie zniszczą, to dawaj. One się nie będą się zniszczać pod tymi kołami? No jak połączymy kilka, to zobaczymy, jak próbujemy. Praca organizatora biegów jest bardzo złożona i jakby wielość tych tematów, jeśli zajmujesz się czymś, właśnie pracujesz w małym zespole, sprawia, że bywa, że jest po prostu dużo stresu, bo trzeba się zająć 40 tematami jednocześnie. I dodatkowo są kwestie, które no, są po prostu trochę czasami pożary. I te pożary zazwyczaj są albo bardzo blisko eventu, albo w trakcie eventu. W związku z tym są to tematy, na które nie da się przygotować. I wydaje się, że trzeba mieć dosyć mocną głowę, żeby jakby zajmować się eventem nie tylko jakby wspomagając czy pomagając, tylko za niego odpowiadając. No bo nie jest tak, jeżeli pracujesz na własną rękę, to robisz to po prostu wszystko na własną odpowiedzialność. I to, co zrobisz, to jakby zależy od ciebie. Tak? Jeżeli podejmujesz decyzje, to one niosą za sobą konkretne konsekwencje. No i wydaje się, że może być tak, że ktoś nie rozumie, że właśnie to jest hobby, to jest pasja, to jest takie proste, to jest takie przyjemne. Jak to może być ciężkie? No tak samo może być ciężkie jak każda inna praca w każdej innej branży. Jakby dotyczy cudownej działki, bo działki właśnie pasji i biegania, ale jest tak samo obciążająca, jeśli chodzi o wielość tematów, o jakby złożoność problemów, z którymi się spotykamy. Więc wydaje się, że tak, ale na pewno fakt, że zajmujesz się czymś, co naprawdę lubisz, co daje ci satysfakcję, myślę, że bardzo przykrywa te wszystkie niuanse, które sprawiają, że jest to praca, myślę, że ciężka i fizycznie, i psychicznie. Próbujemy. I potem tu masz do napinania tego. Tymi łańcuchami. Co się dzieje? I co? Chwycimy? On się musi... Jest to napinka i on powinien się gdzieś tu... Trzeba złączyć. Tak. Jedzie Jacek! Spada, nie. Spada się, spada. To nie wiem, czy jest na górę. Nie. W obecnym okresie, wobec naszego samochodu, dochodzę do jednego wniosku, że warto robić to, co robimy. Róbmy to dalej, chłopaki. Zimowy, chudy ważniejszy to jest ta droga, którą musimy podążać. Tak jest, Piotrek. A teraz wiesz, teraz naturalny slow. To jest tak, że nie myśleliśmy nigdy o zimowej imprezie, ale nie ze względu na to, że nie chcieliśmy tego robić, tylko ze względu na to, że City Trail właśnie wypełnia nasz kalendarz w okresie jesienno-zimowym w 100%, a w zasadzie wypełniał, bo w tym roku dzięki temu, że zmieniliśmy
liczbę biegów z 60 na 50, tak żeby cykl stał się bardziej przystępny dla biegaczy, bo też zmieniliśmy formułę zawodów i wystarczy pobiec 3 razy zamiast 4, tak jak to było w poprzednich latach. A to dało nam też przestrzeń w kalendarzu. W ten sposób mamy dwutygodniową przerwę w biegach City Trail. Omijamy ferie w większości lokalizacji, w których te biegi się odbywają. No a w tej dwutygodniowej przerwie wcisnęliśmy zimowego Chudego Wawrzyńca, więc to też jakby dużo czynników musiało tutaj zagrać, żeby właśnie miejsce na tą zimową imprezę się odbyło. No bo na przykład też Tri City Trail, które organizujemy w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, też widzimy, że zimowe edycje biegów, które się tam odbywają, cieszą się bardzo dużą popularnością. No ale my tego nie robimy, bo nie mamy kiedy po prostu. Chudego zimowego już nie chcieliśmy odpuścić, bo widzimy, że taka jest tendencja na rynku organizatorów. Dla nas to też było nowe wyzwanie, a lubimy nowe wyzwania. No i tak powstał zimowy Chudy. Najlepszy bieg zimowy w Polsce. Potem doszło Bydgoszcz, potem już doszło 5 i teraz jest 10. Biegiem natury. Biegiem natury, tak. I teraz City Trail Nacjonalny Adelanto. Tam jest gumolisz jakiś? Tak. Ja cię po prostu... Trzeba znaleźć jakiś magazyn. Z szynki z kasą piskamy, nie wiem, nie wiesz. Tym się nie zajmuje. Tak jest. A chusty do szczepki, pół czapki w pakiecie, też trzeba podzielić. Aha, czyli work. O, jeszcze na dole. Co tu się dzieje? Przywieszamy właśnie listę startową, żeby biegacze mogli sprawdzić swój numer startowy przed odebraniem pakietu, gdyż przy odebraniu pakietu podają właśnie numer. I jakby ktoś nie znał, to właśnie tutaj to sprawdza. A tam właśnie odpowiada mi Mateusz, co mam dokładnie robić. Tak, dokładnie, bo trzeba umieć pokazać ludziom, co mają robić. To jest dla nas ważne, żeby pokazać ludziom, jak robić. Andrzej, tutaj rób i będzie to. Dziękuję Mateusz za swoje rady. One są tak nieocenione, ja bym się tu zgubił. Nie wiedziałbym. Bezwartościowe. Zgadza się. Nie ma takiego podziału, że na przykład ktoś pracuje tylko przy jakichś fizycznych rzeczach, a ktoś tylko przy takich. Raczej jeżeli ktoś już jest, no to musi ogarniać wszystko. Mamy dosyć wysoko wyśrubowane testy wiedzy na temat naszych biegów, regulaminów i tak dalej, bo uważamy, że jeżeli ktoś jest ubrany w sprzęt City Trailowy czy Chudego Wawrzyńca, to dla kogoś, kto przyjeżdża na bieg, musi być alfą i omegą. Czyli jeżeli ktoś się zapyta, o który jest start, o który jest limit czasu na Rysiance, o który jest limit czasu na hali miziowej, to wszystkie te osoby muszą o tym wiedzieć, bo są organizatorami tego biegu, więc mamy dosyć wyśrubowane takie zasady. Dlatego ta 30 jest taka dosyć mocno wyszkolona i wdrożona we wszystkie tematy, więc i robią te rzeczy typu rozkładanie bramy, płotów, ale też obsługują biuro zawodów, czy idą na trasę, więc tutaj ten podział jest bardzo taki elastyczny. Nie korzystamy z wolontariuszy zbyt często, dlatego że jeżeli zgłasza się do nas wolontariusza, na przykład pada deszcz przez cały dzień wcześniej, no to wiemy, że z zaplanowanych 10 przyjdzie na przykład 2, no i wtedy nie można zaplanować. Więc wolontariusze często są takim dodatkiem, który nam oczywiście bardzo mocno pomaga, ale jeżeli na przykład korzystamy z jakichś grup studenckich i szkolnych, no to ciężko na nich liczyć, że w taką samą pogodę przyjdą. No, ja się też czemu nie dziwię. Ale mamy taką grupę wolontariuszy, którzy na przykład jeżdżą też na inne biegi, nam pomagają. Tam Ola, Agnieszka, Mirek, Tereska i z całej Polski przyjeżdżają i są z nami od jakiegoś czasu. No to są takie osoby, którym możemy powiedzieć, że już naprawdę takie wszystkie zadania, które my też robimy i też nie musimy się martwić, bo to już od tygodni jest ustalone, że będą. Też wiemy o tym, że możemy ich liczyć jako członków ekipy, więc to jest też super. To są takie dwie grupy wolontariuszy. Mieliśmy łopatę, siłę starego chłopa. Silny, i Maja poszła i wpadł z kiepki. Ale to ja wczoraj jechaliśmy. Nie. Ja od lat stwierdziłam, znaczy po latach stwierdziłam, że nie mogę się stresować, bo za dużo rzeczy nie zależy w ogóle ode mnie, więc jakby stres już tutaj jest. Ja. A
Tak, no jest to dosyć nietypowa impreza, no bo mamy zimową aurę taką, na maksa zimową, więc jakby no, może się okazać, że nie jest to takie łatwe i oczywiste, jak nam się wydawało. Ale wydaje się, że będzie dobrze. Najważniejsze, żeby biegacze też mieli podejście takie rozsądne i z rozwagą podeszli do startu, bo czasami może się okazać, że ktoś będzie za wiele od siebie też wymagał i, no i to może gdzieś tam przynieść jakiś kłopot, ale nie jest to też trasa ekstremalnie długa, no bo 20 km to jest taki odcinek, na którym też mamy bardzo dobre zabezpieczenie GoProwców, którzy znają doskonale teren, także wydaje się, że wszystko jest jak trzeba zaplanowane. Jesteśmy ekipą stałą, która bardzo dobrze się zna, więc jakby też pod tym względem organizacyjnym to czujemy się bardzo pewnie. Nie ma tutaj przypadkowych osób. Ale by było jakby pojechać na dwa miejsca. Ja mam cztery butelki, ja mam to. Zastanawiam się, czy jest tu gdzie podgrzać. No jest tam, jest! Coś jest, tak? Prowadzę cię gdzieś. Jako fundacja pracujemy w grupie około 30 osób, osób, które pracują jakby fizycznie na eventach. Są na biegu i jakby zajmują się poszczególnymi elementami. Ale to nie jest grupa osób, które są zaangażowane w przygotowania przed eventem, a przynajmniej nie na taką skalę w pełnym wymiarze. 30 osób, które są stałymi osobami. Jakby tutaj nie ma takiej rotacji, że nie wiem, w jednym roku pracuje z tej grupy 20 osób, a w kolejnej już jest 20 nowych. Tak naprawdę część ekipy jest już z czasów Grand Prix Poznania, czyli tam od 2010 roku. Ja jeszcze wtedy nie pracowałam z chłopakami, z Piotrkiem i Piotrkiem, więc to są ludzie, którzy no, robią biegi już od ponad 10 lat. Oczywiście cały czas są nowe postaci. Jakby to jest naturalne, że my się starzejemy, dojrzewamy, że gdzieś tam pojawiły się oczywiście już w ekipie dzieci, więc część osób przynajmniej chwilowo musiała zrezygnować z pracy albo zmniejszyć jakby swoje zaangażowanie, więc na ich miejsce są nowe osoby. Poza tym też cały czas się rozwijamy, więc przy założeniu, że robimy dodatkowe imprezy, siłą rzeczy nowe osoby są do ekipy dołączane, ale jest tak około 30 osób, a przy takiej pracy codziennej, no to jest tak naprawdę nas w zasadzie piątka, z czego Piotrek Będkowski jakby jest przy wszystkich tematach, ale na co dzień zajmuje się zawodowo czymś innym, więc jakby nie ma tak dużo czasu, żeby uczestniczyć we wszystkich tematach, tak jak ja, Piotr Książkiewicz czy Jacek. No i dodatkowo jakby mamy też wsparcie naszej księgowej, która też zajmuje się bardzo dla mnie nieprzyjemnymi tematami administracyjnymi, różnymi umowami, dotacjami i tak dalej, więc no, generalnie szeroko pojętymi tematami urzędniczymi. Ja powiem tak, ja mam problemy z kierowaniem swoim życiem, ale mega dobrze idzie mi z kierowaniem ludzi do biura zawodów. To jestem tego absolutnie pewny. Nie, bardziej. No, pierogi będziemy przygotowywali i różne takie pierdoły. Proszę bardzo. 2000 pierogów pani we wsi ulepiła. Ale widzę, że pierogi dużo. Bardzo dobre. Biegam, ale polecam. Bardziej biedna po ulicy niż... Tu, gdzieś. Okay. No i jakbyś zaplanował, że właśnie idziesz sobie dalej trasą? Nie, no on ma zbiec jak najszybciej, żeby biec na trasę, to już będę się my już od razu znaczyliśmy całą tą polanę flagami czerwonymi, więc przez całą polanę po prostu leci taki... To mam przetoczyć, tak?
Nie było w ogóle twoich śladów już. Benek mówi, ciekawe gdzie się trzymałeś, bo nie ma tu śladów, nie? Jak to wygląda? I tak równiutko jest. I tak jest równiutko. I przyuważyłem na śniegu takie minimalnie inaczej śnieg, żeby był ustawiony, ale zasypane. I tak stwierdziłem, że chyba tam biegłeś. Nie było nic widać. My jesteśmy trochę w cugu takim organizacyjnym, że mamy City Trail, mamy letnie zawody i mniej więcej, nie wiem, 50% rzeczy jest wspólna dla tych wszystkich biegów. No to wiemy mniej więcej, co mamy robić, ile ludzi zapewnić do pracy i tego typu rzeczy, jak zaplanować promocję, to się dzieje jakby z automatu. Więc nie da się tak powiedzieć, że to zaczynamy 4 miesiące wcześniej. To jest praca całoroczna tak naprawdę. Ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, no ale część ludzi tutaj z ekipy organizacyjnej pracuje cały rok na to, żeby te biegi się odbywały. No i to jest jakby klucz do tego wszystkiego, żeby to się mogło odbywać. Ja pracuję cały rok, ale dzieląc to z pracą zawodową, więc jest to też dosyć ciężkie, no bo trzeba kombinować z urlopami i trzeba... No pracujemy 7 dni w tygodniu. Bo w piątek po południu wyjeżdżamy na weekend biegowy, wracamy w niedzielę późnym wieczorem. Tak samo będzie teraz. Ale to też jest ważne, no, jakby jeżeli z pracy, jeżeli pracą jest twoje hobby, to jakbyś nie chodził do tej pracy, nie? Więc jakby nie czujemy tego, że to jest tak ciężkie. Oczywiście potem, no nie wiem, po chudym wawrzyńcu letnim tak byłem styrany, że chodząc miałem skurcze. Także też jest to dosyć ciekawe, więc nigdy mi się to nie zdarzyło po biegach, a byłem tak zajechany po robieniu biegów. No, ale to jest fajna satysfakcja. Jak twoje wrażenia z dzisiejszej pracy? Jest ciężko, ale dajemy radę. Duży ruch? Bardzo duży ruch. Co chwilę ktoś przychodzi. Procent normy jaki wyrobiony? Myślę, że w 20%. Ale jest dużo, duży ruch. 160. Chyba nie. Za jedną osobę. Bo to się zmienia co chwilę. Co chwilę ktoś przychodzi. 300%. 300% normy. Wyspany? Tak. Gotowy do roboty. Zazwyczaj stajemy bardzo wcześnie rano, zanim jeszcze biegacze gdzieś pomyślą o tym, że mogą przyjść na zawody biegowe. Ogarniamy tutaj już to, co zostało do zaplanowania na dzień biegu. Ale nie ma takiego czegoś, że się stresujemy czymś. Jakby dochodziliśmy już do takiej wprawy, że mało zostaje takich sytuacji, że nie wiemy, co zrobić, albo że coś się wykrzacza i tak dalej, i tak dalej. Bo błędy się zdarzają, ale te błędy są powtarzalne, więc jeżeli gdzieś popełniliśmy błąd kiedyś, no to wiemy, że nie możemy go powtórzyć teraz, no to w jakiś sposób go nie wylejemy. Oczywiście one się zdarzają, no nie wiem, ktoś przewiesi taśmy, trzeba gdzieś tam zareagować, pojechać, jak znamy teren, to wiemy, jak dojechać szybciej i tak dalej, i tak dalej. Ale no, wstajemy bardzo wcześnie rano, działamy z takimi bieżącymi rzeczami i nie ma w ogóle jakby stresowania, stresu. Zarządzanie czasem, trzeba wszystko być na czas zrobione, no bo wiemy, że o tej godzinie będą biegacze startowali, o tej będą w tym miejscu, więc wiemy, że w których miejscach musimy być przygotowanie. Często jest to praca od samego rana do samego wieczora i jeszcze po tym, jak biegacze się rozjadą, też trzeba coś tam porobić i tak to wygląda. No, dużo jest tej pracy. Jakby często jest tak, że biegacz przyjeżdża tylko na te ostatnie 5% tego, co robiliśmy wcześniej i widzi tylko to, co zostało zbudowane, trzeba to potem zrobić. Ale nie, żeby narzekać. No, to wszystko jest takie, że to jest fajne i bardzo praca organizatora jest bardzo fajna. Jak nastawienie przed startem imprezy? Bojowe. Zmęczenie daje się odczuwać, ale jest okej. Okay. Która to już impreza z chudym? Moja pierwsza. Jako wolontariusz? W sensie jako pomoc? Czy tak. Na chudym pierwszy raz tutaj jestem. I jak wrażenia? Jest super. Pięknie. Gorzej dla biegaczy. Pełno śniegu. Ale będzie dobrze. Jak wyjdziesz teraz pod tą trasę, wyjdziesz na taką samą drogę i ci pojawi się taka polana, która zostanie w krzyżach. A ten, oglądałeś The Office? Tak, go kręcą, to jest tak nagle. No dobrze, rozumiem. Jak nastawienie? Dobrze, ja to wiesz, ja mam luzę. Prawda, myślałam, że tutaj będę, dlatego po prostu trochę... Nie wzięłam tam kilku paru rzeczy takich, które mogłyby się przydać, ale... Powiedzmy, że jakoś sobie z tym poradzę.
do tej mojej fabii, która jest tam trochę niżej, bo muszę coś zabrać auta, jak się tam dokopię do niego. My tam będziemy przyjeżdżać do Bukity. I gdybym nie tego, to po prostu nie zgadza się po drodze, ale nie wiem. Sianka w sumie ładniejsza. To jest tak, że po 12 latach organizacji biegów, no to nie ma czegoś, co możemy nazwać stałymi problemami, no bo stałe problemy, no to jest coś, co jakby mamy przewidziane, rozpisane i gotowe rozwiązania na to i po prostu to już nie są problemy, tylko to są to rzeczy, które trzeba załatwić. Więc raczej jako problem nazwałbym coś właśnie, co pojawia się nagle, taki strzał z zewnątrz, który po prostu powoduje, że musimy wymyślić rozwiązanie na gorąco. Raczej mało jest rzeczy, które mogą nas zaskoczyć tak, że nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. No, tak organizujemy biegi w zasadzie w każdy weekend. Mamy dwa bardzo dobrze wyposażone busy, w których jest wszystko, więc na przykład wyjeżdżając stąd jesteśmy w stanie pojechać do dowolnego miejsca w Polsce i zrobić tam bieg, bo tak organizujemy City Trail, że nie mamy żadnej infrastruktury, zazwyczaj po prostu dojeżdżamy do środku lasu, tam się rozbijamy i organizujemy całe miasteczko biegowe, więc no, to nasze wyposażenie jakby jest na tyle dobre, że z większością problemów jesteśmy w stanie sobie poradzić. No chyba, że są to problemy takie nie do końca organizacyjne, tylko właśnie jakieś sytuacje kryzysowe związane albo z pogodą, albo z jakimiś kontuzjami czy innymi wypadkami biegaczy. Rafał, powiedz coś o swoim nietypowym stroju. Ja ten dzisiaj mam nietypowy zestaw przede wszystkim. Po swoim plecaku są nie tylko narty, ale i dudy. A jak dudy, no to wypadało się po góralsku ubrać. Ale grzeje sweter i serdok, także zaraz na podejściu pójdzie to w plecak. Czyli będzie gorąca atmosfera, mówisz? Tak, jak widać wokół. Witam z tej strony, kabin parkingowy dzisiaj. Rafał Bałaś, jeden z faworytów do zwycięstwa na każdym biegu, na którym się pojawia. Nieważne, czy startuje, czy nie startuje. Rafał Bałaś, doskonale znany zawodnik teamu. Dużo ludzi już odebrało? Dużo. Leć. Ale to do Mai pytanie. Ja tu jestem w sklepiku, sprzedaję różne gadżety. Punkt odżywczy na hali miziowej. Jest to punkt, który także jest w budynku. Jest on w gotówce, w garażu i także taka sama zasada jak na dysiance. Jeśli nie chcemy z niego korzystać, odklepujemy drzwi i biegniemy dalej. I Państwo, powodzenia! Uwaga, zawodnicy! No, liczymy się z tym, że bieg będzie krótszy niż zakładaliśmy, tak jak Piotr wspominał. Jest nawet ryzyko, że po wbiegnięciu na pierwszy szczyt, czyli na Rysiankę, zawrócimy zawodników i dobiegną z powrotem tą samą trasą do mety i to będzie koniec, bo warunki są no, naprawdę bardzo ciężkie. Jakby jest temperatura fajna, nie jest niebezpieczna, ale jest bardzo, bardzo dużo śniegu, więc jakby zakładamy, że jeżeli Marcin Kubica, czyli jeden z najlepszych zawodników od kilku lat w Polsce, w górach, nie jest w stanie zrobić 6 km z no, dosyć dużym przewyższeniem, ale nie jakimś drastycznym, w 12 minut na kilometr, to znaczy, że chyba nikt nie jest w stanie ukończyć trasy w limicie czasu, który sobie założyliśmy, więc to jakby nie ma sensu. Pytanie o przygotowanie imprezy czasowo jest dla mnie też takie trudne do jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ my pracujemy przy organizacji eventów cały rok. I dla nas to się bardzo, bardzo przenika. Jakby nie ma takiej granicy, dobra, od dzisiaj działamy przy tej imprezie. Bo tak naprawdę praca koncepcyjna, różne tematy, które się dzieją przed otwarciem zapisów, dzieją się u nas tak często bardzo naturalnie i spontanicznie, czasami jest tak, że po prostu ktoś na coś wpadnie i mówimy, dobra, no to dzisiaj czy jutro robimy spotkania, na którym będziemy o tym rozmawiać. Ale tak naprawdę zimowa edycja Chudego była planowana na ubiegły rok. Pandemia pokrzyżowała nasze plany, więc my musieliśmy tą imprezę odwołać. I edycję tą 2022 ostatecznie
zaczęliśmy przygotowywać już tak bardzo, bardzo intensywnie we wrześniu. Kiedy ruszyliśmy zapisy, było trochę inaczej, no bo mieliśmy przygotowanych naprawdę większość rzeczy na poprzedni rok. Nie mówię, że mieliśmy wszystko wydrukowane, wyprodukowane, ale mieliśmy przygotowane w zasadzie no, z 90% różnych projektów graficznych. Mieliśmy panel zapisów, który był przygotowany, trzeba było tylko pozmieniać trochę treści, daty. Więc to była taka trochę inna praca. I tak jak wspomniałam, no dla nas praca nad eventami jest pracą zawodową na pełen etat. Więc to też oznacza, że my w międzyczasie, zanim zaczniemy zapisy, my już pewne rzeczy gdzieś tam się dzieją, bo no jest to nasz chleb powszedni. Więc u nas to wygląda trochę inaczej. Ale jakbyś chciał zapytać, jak mi się wydaje, ile czasu trzeba by poświęcić robiąc tylko ten bieg, to wydaje mi się, że no to są takie 3 do 4 miesięcy, ale to nie jest praca codzienna. Jakby nie jest to, podejrzewam, w przypadku osób, które robią zawody przy okazji, praca taka na od rana do wieczora, raczej zajmują się tym po godzinach. I to też jest jeszcze kolejna kwestia, że to wszystko zależy od tego, w jaki sposób też funkcjonujemy w świecie, czyli ile mamy kontaktów, czy mamy jakieś firmy, z którymi współpracujemy na stałe, czy szukamy ciągle nowych, bo jeśli współpracujemy z kimś na stałe, mamy pewne schematy współpracy, które po prostu się powielają. I to ułatwia pracę. Oczywiście nie można tu popadać w rutynę, bo to grozi katastrofą. Jeśli nam się wydaje, że coś się zadzieje, bo zawsze się działo, a to się samo nie zadzieje. Musimy jednak taką iskierkę tam gdzieś tam dorzucić na początek. Ale no, tak jak na początku powiedziałam, dla nas to jest trudne do określenia, ile trwa praca nad przygotowaniem eventu. No bo my nad przygotowaniem różnych eventów pracujemy cały rok i jakby nie dzielimy tej pracy tak, że dobra, teraz to, za miesiąc ruszamy i robimy tylko to, to wszystko jakby się miesza ze sobą. Właściwie to mam taki stresujący moment, jak czekam na pierwszego zawodnika, czy to jest na trasie, czy gdzieś indziej, no bo jakby to jest potwierdzenie dla mnie, czy trasa jest oznaczona dobrze, czy się ludzie nie pogubili, no bo wtedy trzeba jakoś reagować. No jeżeli widzę, że idzie to wszystko zgodnie z planem, bo wiem mniej więcej o której godzinie, w którym miejscu ma się zawodnik pojawić, no to jeżeli wiem, że wszystko idzie zgodnie z planem, to znaczy, że trasa jest dobrze oznaczona, że ludzie się nie gubią, że jest bezpiecznie i tak dalej, no to to jest stresujące, jak tam czekamy na w którymś miejscu i wypatrujemy tego pierwszego biegacza. Jeżeli wiemy, że się przestrzeliśmy z czasem, to na przykład zaczynamy się zastanawiać, czy czasami nie pomylił trasy, czy gdzieś ktoś nam nie przywieścił chorągiewek, taśm i tak dalej, bo wtedy trzeba szybko reagować, więc to jest taki moment. Tak potem już idzie wszystko, to już jest zgodnie z planem, to już jest wszystko mniej stresujące. Do ukrycia nic nie mamy przed naszymi kochanymi biegaczami, których już około 10 jest na linii mety. Czekamy na kolejnych, czekamy na przedstawicielkę płci pięknej, która też naprawdę biegnie bardzo dobrze. No i cię wpadłem tak, no. Mówię, no to jest... Bo tam jest nawiane, no. Tak? No, tam. To nie jest tak, że tyle było opadu, po prostu tam nawiało tak. No. Przede mną ktoś tam szedł, właśnie tak wpadłem, mówią, o fajnie, mądry chłopak. Dzięki wielkie. No to nie wiem, jak tam było. Pan był przede mną, miejsce pan był przede mną. Proszę bardzo. Deklarowałeś, że nie pamiętam. To pan filmuje. Niam. To mam sprawdzić, gdzie... Nie, nie jestem przez nasze liście. Masz wszystko? O, to. I można iść. Idziesz pan? Chcesz robić dekoracje? Idziemy, nie?
Praca przy organizacji biegów, no to z biegiem lat stała się przede wszystkim źródłem utrzymania, ale też nie przestała być naszą pasją. No, wymyśliliśmy sobie to w 2010 roku z Piotrkiem Będkowskim jako sposób na wypełnienie kalendarza imprez biegowych w Poznaniu, zaczynając jako Grand Prix Poznania. Wtedy kompletnie nie spodziewaliśmy się, w jakim kierunku to pójdzie. Później skończyłem studia, ruszyliśmy trochę na większą skalę, no i okazało się, że nie ma przestrzeni w ciągu dnia, żeby zajmować się innymi rzeczami niż organizacja biegów, więc no stała się po prostu taką codzienną pracą. Ale na pewno nie można narzekać, no bo jest to bardzo, bardzo fajna praca. Aczkolwiek im więcej imprez i im są one większe, tym mniej jest tej części, która jest tą częścią bardzo fajną, a więcej takiej, którą mniej da się lubić, no ale trzeba ją wykonać. Ania Halska, historyczną triumfatorką pierwszego zimowego chudego Wawrzyńca, najlepsza, pokonała 20-kilometrową trasę w 2 godziny 44 minuty i 47 sekund, zmagając się. I drodzy Państwo, zwycięzca historyczny, bo pierwszy zimowego chudego Wawrzyńca z czasem 2 godzin 15 minut i 22 sekund, reprezentujący Bielsko-Białą oraz Baw the North Face Team Poland, Marcin Kubica! Najlepsza szóstka. Bardzo nogi grzęzły w śniegu, generalnie ciężko było biec w wielu miejscach, więc czasy pewnie nie były tak dobre jak oczekiwane. Ale zadowolony jesteś? Jak najbardziej. Było przyjemnie, miło, ciepło mimo wszystko. Ciepła atmosfera chyba to spowodowało, że tak ciepło było. I bardzo ciepli znajomi, co tokolwiek znaczy, ciepłe przyjęcie od znajomych. Uśmiech na twarzy to jest najważniejsze. Cieszę się, że tu byłem mimo wszystko, mimo że wczoraj było ciężko, to dzisiaj już jest bardzo dobrze i przyjemnie. Tyle ja. Również, ale tak jak mówiłem wcześniej, moi drodzy, tutaj czynnik ludzki jest dla nas najważniejszy. No i jesteśmy tutaj z Wami jeszcze, mam nadzieję, będziemy tutaj wspólnie celebrować jeszcze zimowego chudego Wawrzyńca. A właściwie chyba taki trend biegania zimowego się pojawił jakiś czas temu. No sam od pierwszej edycji biegam zimowym ultramaratonie karkonoskim, więc podoba mi się to bardzo. I to jest taka trochę gradacja, że ludzie z ulicy wchodzą czasami do biegania w góry, w górach biegają najpierw od krótkich dystansów, przechodzą do dłuższych dystansów, stąd też ten chudy, to była też nasza droga. I potem dziwią się, że jest taka przepaść między biegami ulicznymi a biegami górskimi, a potem jest też przepaść między biegami górskimi letnimi a biegami górskimi zimowymi. No bo tutaj karty rozdaje pogoda, nie da się porównać wyników. Będziemy mieli te wyniki na skali porównawczej dopiero za kilka lat, że na przykład nie wiem, w pierwszej edycji na tej trasie zwycięzca miał 2:15, ale na przykład będą takie warunki, że będzie robił 1:45, a będą takie warunki, że będzie miał 3 godziny, no nie? I to jest bardzo fajne i to też jest pewnego rodzaju nauka dla ludzi, którzy biegają, że góry są gospodarzem tego wszystkiego, że można się nauczyć na własnych błędach czegoś. W dalszym ciągu poruszamy się w jakimś bezpiecznym terenie, no bo przecież jest GoPro, jest ekipa jakaś tam zabezpieczająca, więc w bezpiecznym terenie uczymy się popełniać błędy, tak można to nazwać. Czyli jeżeli nie bierzemy substytutów na trasę, to wiemy po biegu, że mamy za dużo śniegu w butach. Jeżeli bierzemy same buty, to wiemy o tym, że następnym razem trzeba się przygotować, więc uczymy się na swoich błędach i właśnie przez doświadczenia, więc też to jest fajne. A chudy, czy to ta dłuższa trasa 19 czy 17, to też nawet na takim małym dystansie można się sporo nauczyć w górach. No i spędzić fajny czas, bo ten teren tutaj zimowy w Beskidach Żywieckich jest bardzo dziwiczy i to jest właśnie bardzo fajne, że ludzie nie wiedzą, że często półtora godziny drogi od swojego domu, czyli gdzieś tam z Krakowa czy ze Śląska, mają tak znakomite tereny. My zazdrościmy, bo ja dojeżdżam tutaj 650 km w jedną stronę, więc zazdroszczę, że ludzie mają taki mały, my jesteśmy takimi ambasadorami tego terenu. Ja o tobie tak ciepło mówiłem dzisiaj przez mikrofon. Chips. To wyrwie koło ze śniegu. A jo. Jo. Jo.
Zapasówka? No. Nie wydaje mi się, żebym w najbliższych latach stwierdziła, że to jest coś, czego nie chcę robić dalej. Jakby jeśli już, to jakieś małe dodatkowe rzeczy w ramach też trochę może odstresowania i oczyszczenia głowy od myślenia o różnych naszych tematach, co wychodzi na z korzyścią tak naprawdę na dłuższą metę, bo jeśli ma się taką odskocznię od tej swojej pracy codziennej, bo w naszej pracy właśnie takiej na własną rękę jednak my cały czas praktycznie myślimy o tym, tak, bo ktoś coś napisze, ktoś zadzwoni i nieważne, czy to jest 18, 21, czy nie wiem, 7.30 rano, no to to gdzieś tam cały czas z nami jest, tak? To nie jest tak, że my właśnie pracując gdzieś w korporacji na etacie kończymy pracę, wychodzimy, zamykamy laptopa i mamy jakby zupełnie, zmieniamy jakby środowisko i te myśli odchodzą w inną stronę. U nas ta praca w zasadzie gdzieś tu dzieje się cały czas. I myślę, że to jest też potrzebna taka chęć, żeby tak pracować, że są osoby, które po prostu się do tego nie nadają. Tak jak ja się nie nadaję do pracy w korporacji. Praca marzeń pewnie by była, jakbyśmy doszli do etapu, że możemy pracować po kilka godzin dziennie. I że to wszystko wygląda tak, jak wygląda teraz, mimo tego, że pracujemy dużo mniej i jeszcze jakby były wolne weekendy, no to pewnie byłoby super, ale na razie nie doszliśmy do tego, że jesteśmy w stanie sobie wynagradzać na przykład zajęte weekendy wolnymi dniami w tygodniu, bo po prostu wiemy, że liczba zadań do wykonania cały czas w ten wolny dzień się piętrzy, więc no, nie można sobie na to pozwolić, ale myślę, że dojdziemy do takiego etapu, że będę mógł tak powiedzieć. Jeszcze trochę czasu potrzebujemy. Nie zamieniłbym tej pracy na żadnej innej. Bo to jest praca bardzo rozwijająca jako człowieka, że spotykamy. Uważam, że robiąc te rzeczy i pracując zawodowo, jak się ma taką odskocznię, to jest się po prostu lepszym pracownikiem też w pracy zawodowej. Bo ma się też inną perspektywę tego, że jest gdzieś indziej lepszy świat, inny świat i ma się punkt odniesienia. I to jest bardzo fajne w tym wszystkim, że grupa ludzi, z którą się spotykasz, jest dużo, dużo większa i ona też rozszerza twoje horyzonty. Spotykasz ludzi w całej Polsce i z całej Polski i różnych zawodów i to jest bardzo, bardzo interesujące. Uczysz się po prostu żyć właśnie z takiej perspektywy. Każda praca jest trudna, jeżeli tak na to spojrzeć. No nie wiem, no jeżeli ktoś powie na przykład, że wejście na Pilsko przy jakimś takim mega wielkim wietrze zamarzającym, to jest trudna praca, bo trzeba się styrać, no to pewnie tak dla wielu ludzi tak jest, no ale dla mnie to jest fajna praca, bardzo fajna praca. Jakby połączona z bardzo fajnymi ludźmi i takim fajnym środowiskiem biegowym, to też jest bardzo interesujące.